Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest Builders of Greece w wersji prolog, proszę państwa. Został mi klucz nadesłany tutaj przez twórców. Dzięki wielkie. No i teraz sobie zobaczymy, z czym to się je. Jak widzimy, mamy tutaj język polski, jeżeli chodzi o napisy, więc bardzo dobrze. Wersji dialogowej nie będzie, to już wiem. Natomiast też nieznana jest nam jakby data premiery pełnej gry Builders of Greece. No, może uda mi się jakoś wyciągnąć te daty, ale też nie będę mógł raczej jej ujawnić, więc to tylko dla mnie do wiadomości by było. Rozpocznij, zobaczmy. Nowa gra, wczytaj grę. No nie ma co wczytać, bo ja dopiero co zaczynam, dopiero co została zainstalowana. Proszę państwa, nowa gra. Więcej wskazówek, mniej wskazówek. O kutwa, nie chciałem tego kliknąć. Cicho, spadowa. Synu, ja muszę stąd wyjść. Powrót do menu głównego. Rozpocznij. O, dobrze, nowa gra. Więcej wskazówek. Tu miało być. No dobrze, twoje polis otaczają mniejsze osady i plemiona. Dobra. We lost many people and a significant part of our resources to the storm. I'm afraid we'll have to struggle for survival on this land before we can begin our main task. After all, we set out to turn this place into the cradle of our culture, crowned by a theater so magnificent it would astound even Olympus. I'll assist you in this endeavor as much as I can, but you must roll up your sleeves and get to work. We dismantled the damaged ships and managed to recover some useful materials, but the people are already on the verge of exhaustion. Despite our limited resources, we must offer them at least a semblance of civilization. Mm-hmm. No delay. Choose a location where the Agora, the heart of this colony, will be constructed. It will serve as our starting point for claiming this untouched island. So make sure that we have easy access to all nearby resources. In the archives, you can seek guidance and remind yourself of the principles by which the polis is governed. No dobra. Sterowanie kamerą. Kółko raz obracamy. No pewnie myszą też da radę to zrobić. O, prawym przyciskiem myszy możemy przesuwać, kółkiem, scrollem możemy pochylać, ale to straszna czułość. Wiecie co, wejdźmy w ustawienia, w opcje. Przede wszystkim zobaczycie, jak tutaj wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o ustawienia, wszystko na najwyższych jest. Dobra, niech i tak będzie. Aha, to dupa. Mamy wybudować agorę. Budynki administracyjne. Agora. Agora to serce polis, w którym toczy się życie wszystkich mieszkańców. To w niej znajduje się skarbiec, a jednocześnie pełni funkcję głównego magazynu i schronienia dla bezdomnych. Napisy są strasznie malutkie, ale czy tam można było, powiedzmy, zwiększyć rozmiar? Tak na szybko, rozgrywka. Prędkość kamery. No ta prędkość kamery to ja nie wiem, bo to tak jakoś kurczę. Chyba to raczej... Chyba to raczej, no nie wiem, mnie tego dotyczy. No dobra, przeklikałem się, audio, głośność główna, to ja bym to może trochę zwiększył, może narratora bym zwiększył. Nie gadam w trakcie jakby tutaj tego gadania ich, ze względu na fakt, że oglądają mnie również moi znajomi spoza granic Polski, więc żeby oni rozumieli. Strasznie czuła jest ta mysza. No, niestety. Dobra, wracając do tematu, proszę państwa. Bo być może w pełnej wersji później będzie możliwość ułożenia. Znaczy ustawienia, o. Zobaczmy, tutaj mamy wodę, tak? Tutaj mamy wodę, odsunąć już dalej się nie mogę z widokiem. I mamy postawić tę agorę w takim miejscu, żeby mieć łatwy dostęp do wszystkiego. Tylko teraz pytanie brzmi, czy ona ma jakiś zasięg, jakiś obszar, w którym będziemy budowali i to by miało znaczenie, bo wtedy
musiałbym ująć również wodę tutaj w tym, ale nie widzę, żeby coś takiego było, więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie postawienie tej agory tutaj. It's bad, even worse than I initially assumed. The worst part is that after such a storm, we're probably written off as lost, so we can't expect help from outside. Right now, what we need most is shelter and food. We have to survive and be ready to help others who might have also made it through this nightmare. The main task is going to take longer than we thought. Mhm. Dobra. Populacja i obywatele. Liczebność i stan populacji każdej grupy społecznej możesz podejrzeć na górnym pasku, najeżdżając kursorem na odpowiednie komórki. No i dobra, no i widzimy dorosłych, dzieci, dostępnych robotników, bezdomnych, chorych. Dobrze, to jest dosyć istotne. Czyli my tutaj mamy, tak? Dorosłych mamy 16, dzieci brak, bezdomnych 16. Więc teraz tak, mamy wybudować chatę tetów i chatę rybacką lub chatę myśliwską. To jest magazyn. Musimy przetrwać i przygotować się na przypłynięcie innych, którzy również mogli przeżyć ten koszmar. Główne zadanie poczeka dłużej niż myśleliśmy. Dobra. Teraz tak. Targowisko, tutaj noria, budynki mieszkalne, chata tetów. Dobra. Ciśniemy. A czy drogi mogę budować tutaj jakieś? Budynki produkcyjne? O, drogi. Elegancko. To ja bym poprowadził tu może drogę. Coś takiego. Tutaj bym oczywiście zrobił to w taki oto sposób, jak na razie. Tu gdzieś bym to przedłużył. Tutaj byśmy machnęli. Tak okrążyłbym po prostu to. Dobra, i teraz tak, tu można by... Aha, a to co, drzewa znikają? To oni nie prowadzą wyrębu tego? O, to bardzo niedobrze. Nie, to tak nie możemy robić. Czekajcie, jak się tu... Aha, R obracamy. Archiwa, rynki. Agora i rynki to miejsca, z których obywatele twojego polis mogą uzupełnić zapasy jedzenia i dóbr. Zadbaj o to, aby każdy budynek mieszkalny znajdował się w odpowiedniej odległości od agory lub rynku. W przeciwnym razie zaopatrywanie budynków mieszkalnych może być znacznie opóźnione. No to ważne. No dobra, to będziemy mieli to na uwadze. Okej, 8 takich budynków mam wybudować, ale ja myślę, że... Czekajcie, bo tu gdzieś budynki administracyjne, magazyn... Jest to budynek przeznaczony do składowania i dystrybucji zasobów. Dobrze. To wydaje mi się, że tutaj to będzie dobry pomysł, żeby taki magazyn stanął. Niech sobie będzie. Czyli co? Oni nie budują tego generalnie. A, ale Agora też pełni funkcję magazynu, tak? A, dobra, trochę źle to zrobiłem. No ale to my poznajemy tę grę, więc musimy mieć to na uwadze, nie? Dobrze. Zrobimy to w takim wypadku ten sposób. Czyli tak, 4 chaty stoją. Ja bym może tutaj zrobił jakieś takie skrzyżowanko. O, ten deseń. I dalej... A, jeszcze bym może tę drogę przesunął. I dalej bym budował kolejne... Budynki mieszkalne. Widać, że tutaj ta linia raczej wskazuje nam odległość, tak? Od agory, że to jeszcze jest w zasięgu. O, a już nie jest. I tutaj dopiero jest. O, fajne, fajne. Dobra, to jest zdecydowanie przydatne. Przydatne, bo możemy sobie rozplanować to jakoś tak ładnie. No i dobra. I co teraz? Mamy wybudować, a to ja więcej trochę wybudowałem niż musiałem, chata rybacka lub chata myśliwska, budynki produkcyjne, chata drwali, to się przyda, chata rybacka, zdecydowanie też. I teraz jak to ma wyglądać? Tą stroną pewnie tutaj gdzieś, o, na lądzie,
Ale czy my mamy jakieś surowce w postaci ryb? Czy to nie ma znaczenia? Bo jeżeli to nie ma znaczenia, to ja w takim razie postawiłbym tę chatę rybacką gdzieś tutaj. At last, our people no longer need to spend their nights in the agora. And the sight of growing food supplies has eased their anxiety about the future. Now we have to make sure that the first buildings we erected here are not the last. To achieve this, we require basic building materials. Let us construct more production buildings and ensure that warehouse workers in the agora or warehouses have the best access to them. No dobra. Produkcja. Każdy budynek produkcyjny posiada wymagania, które muszą być spełnione, aby produkcja zasobów była możliwa. Klikając budynek i wybierając zakładkę ogólne, możesz sprawdzić wymagania budynku oraz śledzić aktualny przebieg produkcji. OK. W razie potrzeby możesz wstrzymać pracę budynku produkcyjnego. Spowoduje to zatrzymanie kosztów jego utrzymania i zwolni wszystkich pracowników. Aby wstrzymać lub wznowić pracę budynku, wciśnij przycisk znajdujący się na górnej belce panelu lub przycisk postępu produkcji. Dobrze, co mamy? Mamy chatę drwali do wybudowania. No to okej, ja myślę, że chata drwali to sensownie, żeby stała w okolicach lasu. Tylko czy ona ma jakiś zasięg? I no coś tu ma, słuchajcie, coś tu ma jakiś taki zasięg, ale to... Powiem szczerze, jak na chatę drwali, to jakiś taki strasznie drobny ten zasięg jest. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że postawienie jej w tym miejscu będzie odpowiednie. I oczywiście dodatkowo jeszcze drogę tutaj pociągnął i przedłużył tu. O. Coś takiego. Wiecie co? Trochę żal, że to wszystko buduje się instant, że nie ma tego procesu budowy domków. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ale okej, wybudujmy kamieniołom. Kamieniołom wymaga złoża kamienia. O, i tu jest zdecydowanie jakiś taki większy ten budynek. Czy to jest złoże kamienia? Czy to można uznać za złoże kamienia, czy jak? Aha, to jest niby złoże kamienia, tak? Czy to jest ten kamień cały? Czy jakoś się błyszczy? Ach, tutaj mamy, no okej. Dobra, czyli to jest złoże kamienia, a ty masz... A, drogę... Kurczę, no patrzę, od której strony drogę by puścić. Szczerze, nie widzę tutaj jakiegoś specjalnego punktu. No dobra, to chyba nie ma znaczenia, słuchajcie, w tym momencie. Tutaj też jest złoże kamienia, okej. Dobra, to ja im to zrobię tak. O, tak, machnią i powinno być dobrze. I know we've just gotten back on our feet and stopped being afraid of tomorrow, but we mustn't forget our purpose here. It's high time to start laying the foundation for a theater that will become the envy of all surrounding Polis. Even such a symbolic gesture will give people a glimmer of hope that all is not lost yet. No dobra, tu o coś o podatkach, słuchajcie. Ekonomia i podatki. Głównym źródłem finansowania twojego polis są drachmy płacone w podatkach przez obywateli. Im wyższa populacja, tym więcej drachm cyklicznie trafia do skarbca. Budynki oraz jednostki militarne zwiększają poziom wydatków twojego polis, który jest cyklicznie opłacany drachmami ze skarbca. Przychody i wydatki polis możesz podejrzeć po najechaniu na odpowiednią komórkę w górnym pasku. Wysokość podatków płaconych przez poszczególne grupy społeczne możesz zwiększać lub zmniejszać w ramach swoich potrzeb. Wpływa to bezpośrednio na poziom zadowolenia danej grupy społecznej, co przekłada się, aha, no tu zabrakło im, na efektywność pracy i jej przedstawicieli. Aby zmienić wysokość podatków, kliknij dowolny budynek mieszkalny należący do przedstawicieli danej grupy społecznej i przesuń suwak podatków w lewo lub prawo. Dobra, ja im na razie chyba nie będę zwiększał tego. My mamy w tym momencie, w obecnej chwili, wyznaczyć miejsce pod budowę teatru i rozpocząć pierwszy etap budowy tego teatru.
Czy to będzie w budynkach usługowych? Tak. Teatr to wyjątkowe miejsce, gdzie społeczność spotyka się, aby oglądać dramatyczne przedstawienia, w których nie brakuje dylematów moralnych. No, taka lusesita, nie? No dobrze, ale... Na pewno chciałbym to zrobić gdzieś w centrum. Nazwijmy, że to będzie centrum, nie? To jest regularny kwadrat, więc to byłoby fajne, ale... Czy ty masz jakieś tutaj koszt budowy? 120 drachm, mamy 2000 i cykliczny przyrost plus 6, a koszt to 5 drewna i 5 kamienia. Coś strasznie tanio. No ja powiem szczerze, taki jestem troszeczkę zmartwiony tym, że to takie tanie jest, ale pójdźmy drogę. O. I co teraz? Mamy wybudować. Nie ma kamienia. Chodźmy do tego kamieniołomu. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czego ty chcesz? Tu ci brakuje... A, nie masz zasięgu do magazynu, nie ma. A, dobra, już, moment. Magazyn, proszę uprzejmie. Już ci tu funduję taką atrakcję. Co by nie było. I pyk. I teraz... droga. Myślę, że można by... Tak ją puścić. Halo, halo, wyciu. I w ten sposób, o. A, jeszcze tak, żeby nie było to. To jak będzie trzeba, to tam na górę później pójdziemy. No dobrze, dobrze. Coś takiego nam się tutaj złożyło. Produkcja. Mhm. 97 to jest chyba ilość tego kamienia w złożu. Natomiast tutaj mamy produkcję, okej, okay, i pracowników. Nikolaus, Phil, Sosigenes, Olympias i Aristokles. Takie tu... A czekajcie, co to jest jeszcze? No dobra, to na maksa im tam dałem, jakby co. I co? I kamień jest w tym momencie magazynowany, tak? W związku z powyższym my tutaj mamy to dotransportować. Czy mogę zwiększyć jakby upływ czasu tutaj? Nie widzę nigdzie takiej opcji. A, jest, dobra. No i musimy poczekać, tak? Musimy poczekać, aż to się tutaj ogarnie. No, na razie nie jestem w stanie kliknąć. Jeżeli mowa... O, ktoś tutaj się szlaja, tak? Ktoś tutaj się szlaja. No dobrze, dobrze. Tego kamienia mi brakuje. Cały czas. Czy ja ich muszę jakoś zmusić do tego, żeby oni to przynieśli? Chyba nie. No nie wiem, tutaj ziomuś sobie jakiś idzie. Nie wiem po co. Uciekasz? Nie uciekaj. Co to jest za zwierz? Wilk chyba. To jest chyba wilk. Chociaż pewności nie mam, ale coś takiego... O! To pa, fundamenty w las. To dziadyga ty. O, i już możemy budować, proszę uprzejmie. Our future here is finally set on the right track. People are delighted to hear that despite all adversities, they can contribute to the construction of a wonderful building. But we have a long way to go to win their hearts and ensure their loyalty. Maybe some wine and clay jugs will do the trick. After all, when people are happy, work seems to go faster. Let us consider extracting clay from nearby deposits and processing it. No dobra, zasoby. Stan zasobów twojego polis możesz podejrzeć na górnym pasku lub klikając w dowolny magazyn albo agorę. Zasoby wyświetlane na górnym pasku w każdej chwili możesz zmienić, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Aby zmienić wyświetlony zasób, kliknij wybraną komórkę i wybierz interesujący cię zasób w panelu. Dobrze, my mamy wydobyć glinę, tylko teraz tak, musimy znaleźć, no właśnie, budynki produkcyjne. Złoże, o, kopalnia gliny, właśnie. Teraz musimy znaleźć gdzieś tutaj może jakiś zasób, gdzie, skąd będziemy mogli tę glinę wydobywać. Szukam, ale jak na razie nigdzie tutaj
Nie widzę. No zakładam, że powinna mi się podświetlić, trzymając ten budynek tutaj, że powinna mi się podświetlić jakaś ikonka wskazująca na to złoże gliny, ale nie widzę. Coś mi rwie tutaj. Coś jak tak jadę kamerą, to coś mi rwie. Próbuję to namierzyć. O, no i jest. Dobrze. Tylko to jest naprawdę daleko od naszej wiochy. No dobra, ja bym to obrócił może w ten sposób i postawmy to po prostu. Ale, że jest to daleko, to jeszcze dodatkowo ja potrzebuję tutaj magazyn. Wiecie co, w ten sposób sobie obrócimy. Będzie mi łatwiej. Dobra, czyli teraz jeszcze magazyn. Magazyn potrzebuje dostępu do drogi. Może nie od tej strony. Czyżbyś nie miał... A, kamienia nie ma, dobra. To nic. A droga to jest budowana za drachmy. No dobrze. Winunio im się marzy. No proszę bardzo. Dobrobyt. Jeszcze dobrze się nie zdążyli osiedlić, a oni już, proszę państwa, tak, tutaj teatr, tutaj Winunio, tu jakiś pub za chwilę będzie. A po co domy budować, nie? Takie chocki, klocki. Dobrze, coś takiego zrobiłem. Takie trochę Anno, bo to nawet grafiką to takie trochę zbliżone. No ale... Powiem szczerze, że naprawdę troszeczkę tutaj brakuje mi tego, że żeby to jednak był ten proces taki budowy, nie? Żeby to nie było instant. No ale dobrze, niech i tak będzie. Mam magazyn, mam, proszę państwa, jeszcze zrobić pracownię ceramiczną, więc targowisko Noria, kołowodne, okej, to gdzieś tutaj by było. Pracownia ceramiczna. Ja myślę, że to blisko gliny by można było gdzieś tam umieścić, blisko tej kopalni. Bo czemu nie? Tutaj nie mogę z jakiegoś tytułu. Ciekawy jestem. Dlaczego nie mogę? Nie mogę, bo... A, nie ma kamienia. No dobra, to oni muszą najpierw nazbierać tego kamienia. Może przy okazji gliny nazbierają. Natomiast... Ja dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.